Wszystkie kolory czarnego lądu. To tytuł wystawy będącej efektem podróży po Afryce. Młode małżeństwo z Kielc, Anna i Szymon Myślińscy, przemierzyli afrykański kontynent z dala od szlaków turystycznych. Przez kraje Afryki prowadzi 5 kolorów. Maroko, Etiopia, Tanzania, Malawi i Mozambik. Te kilkadziesiąt plansz tutaj na wystawie, trochę opisów takich bardzo subiektywnych, stworzonych już po wystawie, już po podróżach z ostatnich 3 lat. Myślę, że to warto zobaczyć. Plansze, okraszone nie tylko zdjęciami, ale i osobistymi uwagami, ukazują prawdziwy obraz Afryki, zasadniczo różniący się od tego, który znany jest z turystycznych katalogów. Ci młodzi ludzie pojechali tam, gdzie już turystycznie nie jest, nie bojąc się, że czasem jest zimno, czasem jest ciepło, czasem coś nieładnie pachnie, czasem jedzenie trochę dla Europejczyka odpychające. Chcieli tego właśnie spróbować, ale nie w takim turystycznym, komercyjnym sosie. Chodziło przede wszystkim o to, żeby pokazać coś, co ci podróżnicy odczuwali jako naturalne, jako coś, jako miejsca, jako sytuacje, co do których mieli pewność, że były nieudawane, że naprawdę spotkali ludzi z czarnego lądu, choć nie wszyscy ludzie na tych zdjęciach są czarni. Wystawa cieszy się sporym powodzeniem. Jest już pomysł na kontynuację tego typu przedsięwzięć. Proszę Państwa, ktokolwiek ma dobrą dokumentację fotograficzną, intrygującą, interesującą, najlepiej jeśli byłaby niezwykła i dobrej jakości estetycznej, fotograficznej, niech się pojawi u nas, zapraszamy. Czarny ląd i jego mieszkańców można podziwiać na kieleckim rynku do czasu nadejścia pierwszych śniegów.